Rozdział trzeci. Kim są wasi bogowie? Istnieje wiele błędnych koncepcji idei boskości. Wszechświaty pełne są inteligentnych istot, które z upływem czasu rozwinęły się i wykształciły wszelkiego rodzaju zdolności i funkcje służące ich potrzebom twórczego samowyrażania. Twórczość jest istotną potrzebą, towarzyszącą istnieniu i świadomości. I przybiera ona wiele postaci. Wiele wieków temu Ziemia była jedynie myślą powstałą w umysłach potężnych istot, które postawiły przed sobą zadanie stworzenia nowych form istnienia. Wiele z tych istot miało wpływ na stworzenie tego wszechświata, a wy określacie je terminem Bóg. Faktycznie były to pozaziemskie energie niosące światło, mocno oddalone od najwyższego Stwórcy. My rzadko używamy pojęcia Bóg przez duże B. Gdybyśmy mieli użyć tego określenia, odnieślibyśmy je do istoty, którą znamy jako najwyższego Stwórcę. Najwyższy Stwórca w swojej osobistej implozji poprzez miłość obdarzył wszystko, co istnieje, świadomością. Wszystko, co istnieje, jest najwyższym Stwórcą w Jego drodze. Postrzegamy siebie jako kontynuację najwyższego Stwórcy. Przez cały czas zbierając informacje, wyruszając na spotkanie przygód i robiąc wszystko, czego potrzeba, aby uczynić nasze życie bardziej zajmującym i wyzywającym. Abyśmy mogli pożywić najwyższego Stwórcę. Kiedy żywimy najwyższego Stwórcę naszymi planami, dążeniami, obdarzamy go większą energią, którą może zużytkować na nowe akty tworzenia. Nigdy nie zbliżyliśmy się do istoty najwyższego Stwórcy. Nawet ci z nas, którzy są istotami o najwyższej wibracji światła, nie mają w obecnym stadium rozwoju możliwości przebywania w bliskości najwyższego Stwórcy. Nie jesteśmy dostatecznie przygotowani, aby znieść intensywność tej emanacji. Na pewnym etapie rozwoju odczuwamy pragnienie, aby ujrzeć blask najwyższego Stwórcy, a może nawet połączyć się z Nim na jakiś czas. Wiemy, że jest to możliwe i dążymy do tego. Tym, co pozwala jednostce dotrzeć w pobliże najwyższego Stwórcy, jest ewolucja świadomości i zdolność do gromadzenia informacji. Wielu ludzi na Ziemi uważa, że złączyli się z Bogiem. Mogli oni połączyć się z cząstką najwyższego Stwórcy, która w tym momencie najbardziej odpowiadała ich wibracji. Całkowita wibracja najwyższego Stwórcy zniszczyłaby momentalnie fizyczny nośnik, ponieważ nie jest on w stanie pomieścić tak wielkiej ilości informacji. Ci, którzy reprezentują wobec was Boga, są jedynie drobnymi cząstkami najwyższego Stwórcy. Nawet najwyższy Stwórca jest jedynie cząstką czegoś większego. Najwyższy Stwórca nieustannie odkrywa, że jest dzieckiem innego aktu stworzenia i że znajduje się w stanie ustawicznego samoodkrywania i uświadamiania. Pamiętajcie, świadomość znajduje się wewnątrz wszystkich rzeczy. Świadomość nigdy nie została wynaleziona, po prostu była. Świadomość to poznawanie, a wasze poznawanie jest najbliższą drogą do najwyższego Stwórcy. Kiedy wierzycie w to, co wiecie, uaktywniacie Boga wewnątrz siebie. Planetę ogarnia obecnie świadomość co do tego, jak wielki naprawdę jest świat i kto jest kim w światowej rozgrywce. I nie tylko w światowej, ale i w kosmicznej. Podobnie jak na Ziemi, macie hierarchie, których istnienie możecie sobie uświadomić albo nie. Są też hierarchie w kosmosie. Możecie uprawiać role, płacić podatki, nie uczestniczyć w głosowaniu i po prostu nie pamiętać o jakiejkolwiek biurokratycznej strukturze politycznej. W podobny sposób Ziemia nie pamięta o strukturze politycznej działającej we wszechświecie. Ważne jest, abyście zrozumieli, że te biurokracje czy też hierarchie istnieją i że organizacje te inaczej niż wy doświadczają czasu.
Inni nie żyją wewnątrz tej struktury czasu, jaką znacie. To, co wy nazywacie rokiem, dla innych może stanowić tylko małą cząstkę dnia. Jeżeli naprawdę zaczniecie to pojmować, zrozumiecie, dlaczego planetę tę pozornie pozostawiono samej sobie przez ostatnich kilka tysięcy lat. Obecnie z nieba znów zaczyna spływać aktywująca energia, niebiosa znów zaczynają tętnić życiem, a wy staniecie przed ogromem wiedzy wprowadzonej do waszych paradygmatów i systemów wierzeń. Planetę czeka szok kulturowy i wielkie zaskoczenie. Przybyliście tu w tym czasie w określonym celu. Bogowie stwórcy, którzy przekształcili gatunek ludzki, powracają. Niektórzy z nich już tu są. Planeta wciąż jest odwiedzana i za pomocą najrozmaitszych eksperymentów zaszczepiano tu wiele różnych rodzajów istot ludzkich. Historię Ziemi ukształtowało wiele wpływowych czynników. Istniały na tej planecie cywilizacje trwające miliony lat, które powstawały i przemijały, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Na wszystkie te cywilizacje, co do jednej, wywarli wpływ ci, których określacie mianem Boga. Na waszą historię miała wpływ pewna liczba świetlnych istot, które nazywacie Bogiem. W Biblii wiele tych istot zostało potraktowane łącznie i przedstawione jako jedna istota, podczas gdy nie byli oni wcale jedną istotą, lecz zbiorowiskiem bardzo potężnych pozaziemskich energii istot świetlnych. Z naszej perspektywy było to naprawdę ważne i były to straszliwe energie i łatwo zrozumieć, czemu wysławiano je i czczono. Na Ziemi nie istnieje literatura, która dałaby wam prawdziwy obraz tych istot. Wszyscy bogowie przybyli tu, aby się uczyć i podnieść się we własnym rozwoju poprzez pracę nad twórczością, świadomością i energią. Niektórym się powiodło i opanowali bardzo dobrze swoje lekcje. Niektórzy natomiast poczynili szkodliwe błędy. Kim byli ci bogowie z dawnych czasów? Były to istoty zdolne zmieniać rzeczywistość i rozkazywać duchom natury, aby naginały się do ich woli. Ludzie tradycyjnie nazywali te istoty Bogiem, który mógł czynić rzeczy, jakich rasa ludzka czynić nie mogła. Istoty te przewinęły się przez kultury starożytne wielu społeczeństw, portretowane jako uskrzydlone stwory i kule światła. Świat jest pełen wzmianek, śladów i artefaktów wskazujących na to, kim byli wasi bogowie. Ci z nich, którzy pragnęli manipulować ludźmi, stworzyli swoje własne opowieści, aby stworzyć paradygmat, który będzie was kontrolował. Mówiono wam, że te istoty są naprawdę bogami i uczono was ich czcić, słuchać i uwielbiać. Ten paradygmat jest teraz u progu gigantycznego zwrotu. Lada chwila wyjdzie na jaw prawda. Prawda, która odmieni całkowicie sposób, w jaki postrzegacie świat. Biada tym, którzy nie będą skłonni jej dostrzec. Odgłosy tego wstrząsu rozejdą się po całym świecie. Bogowie stwórcy, którzy rządzili tą planetą, posiadają zdolność przybierania postaci fizycznej, chociaż większość z nich egzystuje w innych wymiarach. Utrzymują oni Ziemię w określonej częstotliwości wibracyjnej, stwarzając jednocześnie traumę emocjonalną, którą się żywią. Są wśród nich istoty, które szanują życie, stawiając je ponad wszystko inne. Są też istoty, które nie szanują życia i nie rozumieją swojego z nim powiązania. Świadomość żywi się świadomością. Ciężko wam zrozumieć tę koncepcję, ponieważ wy żywicie się pokarmem. Dla niektórych istot pokarm stanowi świadomość. Każdy pokarm zawiera świadomość na pewnym etapie jej rozwoju. Niezależnie, czy go usmażycie, ugotujecie, czy zerwiecie w ogródku, spożywacie go, aby się odżywić. Wasze emocje są pokarmem dla innych. Kiedy steruje się wami, aby wywołać szaleństwo i zniszczenie, tworzycie wibracje o częstotliwości, która podtrzymuje życie tych innych istot, ponieważ w ten sposób się odżywiają.
Są i tacy, którzy żyją dzięki wibracji miłości i ta grupa istot chciałaby ponownie ustanowić na tej planecie pokarm miłości. Chcieliby nawrócić ten wszechświat na częstotliwość miłości, aby miał sposobność wyjścia na zewnątrz i zasiewania innych światów. Reprezentujecie grupę buntowników światła i zgodziliście się powrócić na planetę. Wykonujecie zadanie. Wchodzicie w ciała fizyczne i przejmujecie je. Zamierzacie za pomocą potęgi waszej duchowej tożsamości zmienić ciało fizyczne. Wszyscy wybieraliście z wielką dbałością linie genetyczne, które zapewnią wam najlepszy start. Każdy z was wybrał historię genetyczną, przez którą przesuwają się członkowie świetlanej rodziny. Kiedy istoty ludzkie egzystowały w swojej prawowitej posiadłości i pojmowały wiele rzeczywistości, posiadały umiejętność wielowymiarowości, jak stanowić jedność i jak być jednym i równym z bogami. Zaczynacie budzić wewnątrz siebie tę tożsamość. Bogowie wtargnęli do tej rzeczywistości. Zupełnie jak zespołowi najeźdźcy w waszych czasach przybywają i przejmują interes, ponieważ być może są tam obfite fundusze emerytalne. Tak więc fundusze na tej planecie były w wielkiej obfitości w czasach, kiedy pojawili się ci bogowie najeźdźcy. Abyście wierzyli, że są bogami przez duże B, przekształcili was genetycznie. To wtedy świetlana rodzina została wygnana z planety, a przybyła ciemna drużyna, która powodowała się ignorancją. Wasze ciała niosą w sobie strach i pamięć walki o wiedzę, którą ci bogowie reprezentowali i zabrali wam. Bogowie, którzy to zrobili, są potężnymi kosmicznymi istotami. Znają wiele sposobów manipulacji i przekształcają rzeczywistość na wiele różnych sposobów. Ludzie w swojej ignorancji zaczęli nazywać te kosmiczne istoty Bogiem przez duże B. Bóg przez duże B nigdy nie odwiedził tej planety jako jednostka. Bóg przez duże B jest we wszystkich rzeczach. Wy macie do czynienia tylko z bogami przez małe B, którzy chcą i chcieli być wielbieni i chcieli was zastraszyć, którzy myśleli o Ziemi jako o księstwie, o miejscu na skraju galaktyki tego wszechświata wolnej woli, które jest w ich posiadaniu. Przed najazdem mieliście potężne możliwości. Pierwotny egzemplarz bioenergetyczny człowieka posiadał niewiarygodną ilość informacji. Był międzywymiarowy i wiele umiał. Kiedy świat najechali, bogowie stwórcy odkryli, że miejscowe gatunki wiedzą zbyt dużo. Lokalne gatunki miały zdolności, które były zbyt podobne do tych, którzy podawali się za Boga. Mieliście potężne możliwości. Pierwotny egzemplarz bioenergetyczny człowieka posiadał niewiarygodną ilość informacji. Był międzywymiarowy i wiele umiał. Kiedy świat najechali, bogowie stwórcy odkryli, że miejscowe gatunki wiedzą zbyt dużo. Lokalne gatunki miały zdolności, które były zbyt podobne do tych, którzy podawali się za Boga. Dokonano manipulacji genetycznych i dużego zniszczenia. Powstały eksperymentalne wersje gatunku sprowadzone na planetę, w których oryginalna baza danych została rozproszona, ale nie zniszczona. Kiedyś wasze DNA było nienaruszone. Było jak wspaniała biblioteka, gdzie cała informacja jest skatalogowana, opisana i możecie natychmiast znaleźć wszystko, co chcecie. Kiedy dokonano zmiany bioenergetycznej w celu odłączenia danych, to było jakby ktoś pochował system katalogów. Ściągnął wszystkie książki z półek i zrzucił na stos na podłodze, aby nie było w nich żadnego porządku. Tak właśnie dawno temu wasze DNA zostało rozproszone i rozrzucone przez najeźdźców. Opowiadamy wam teraz tę historię, z całą pewnością istnieje ona w waszej pamięci. Przemawiamy nie do waszego logicznego umysłu, lecz do waszych banków pamięci, abyście przypomnieli sobie, że braliście udział w tej historii. W ten sposób zaczniecie rozumieć, co się wydarzyło i jaka jest wasza rola w tym procesie. Cała informacja genetyczna została rozproszona.
Nie była uporządkowana, ale pozostała jednak wewnątrz komórek. Jedyną informacją, którą mogliście manipulować, jaka utrzymywała wasze funkcjonowanie, była podwójna helisa. Wiele baz danych ułożonych wzdłuż podwójnej helisy zostało zamkniętych, ażebyście zaczęli funkcjonować na podstawie bardzo małej ilości danych. Bardzo łatwo było wami manipulować i sterować wielu formom świadomości, podającym się za Boga przez duże B. Pewne jednostki wzięły istniejący gatunek, który był naprawdę wspaniałym gatunkiem i przemodelowały go na swój własny użytek, dla swoich własnych potrzeb. Zakłóciły częstotliwość informacyjną wewnątrz istot ludzkich. Zmieniły DNA i dały wam podwójną helisę, aby utrzymywać was w ignorancji. Wasza częstotliwość dostępności została po prostu odcięta, abyście nie mogli przekręcać gałki swojego wewnętrznego radia. Bogowie Stwórcy wyruszyli, aby zmienić DNA w ludzkim ciele, które jest inteligencją, projektem, kodem. Jeżeli kod nie ma miejsca, w którym może działać, nie może zapłonąć istnieniem, ani wyrazić się w istnieniu. Jeżeli zostaniecie zamknięci w małym, ciasnym pokoju i nigdy nie otrzymacie miejsca, aby urosnąć, nie będziecie nigdy umieli wyrazić siebie. Przez ostatnie tysiące lat wasz kod musiał dostosowywać się do bardzo ograniczonej ilości DNA. Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów wiążących się z przebywaniem właśnie teraz na Ziemi jest fakt, że w waszym DNA ma miejsce ponowne porządkowanie i przebudowa. Promienie kosmiczne docierają do planety, aby przetransmitować zmianę i aby nastąpiło przeporządkowanie wewnątrz ciała. Rozproszone dane, które wytrzymywały historię i świadomość żyjącej biblioteki teraz, układają się w całość. DNA ewoluuje. Nowe helisy, lub inaczej nici, są formowane w miarę jak włókna kodowane światłem zaczynają zwijać się razem. Rozproszone dane są ściągane w jedno miejsce w wyższych ciałach za pomocą energii elektromagnetycznych najwyższego Stwórcy. Jesteśmy tu, aby obserwować ten proces w was, pomagać wam, a także rozwijać się sami. W miarę jak postępuje to ponowne zwijanie się i przekształcanie, będziecie stwarzać bardziej rozwinięty system nerwowy, który umożliwi dotarcie do waszej świadomości o wiele większej ilości danych. Obudzicie wiele komórek mózgu, które spoczywają w uśpieniu i zaczniecie używać całego waszego fizycznego ciała, nie zaś tej małej cząstki, jaką możecie uruchomić teraz. Zmiana ta świadomość, ma wpływ na każdy zakątek tej planety. Ci z was, którzy są strażnikami światła i którzy pragną całkowicie odmienić obecną rzeczywistość i wprowadzić różne możliwości, zakotwiczają wibracje. Jeżeli nie będzie ona zakotwiczona i zrozumiana, może spowodować chaos i spowoduje chaos. To dlatego musicie znaleźć oparcie. Chaos, kiedy jest właściwie użytkowany, powoduje stan reorganizacji. Czas załamuje się, upada, a ilość energii wciąż rośnie. Przybyliście tutaj, aby pierwsi zużytkować tę energię. Utorujecie drogę świadomości, kiedy będziecie ściągać energię do waszych ciał. Będą one pomagać innym, aby nie musieli przechodzić przez to, przez co wy przechodzicie. Wielu ludzi nagle zacznie odczuwać tę energię bez żadnego przygotowania. Wszyscy ściągacie światło, w których są dane i informacje i na tę planetę. Czyniąc to, otwieracie nowe drogi, dzięki którym można eksplorować świadomość, nie mówiąc nawet słowa. Nowe ścieżki świadomości stwarzają nowe rzeczywistości, nowe możliwości, nowe drogi życia i istnienia. To dlatego upadek waszego społeczeństwa jest nieunikniony. Nie niesie ono światła, nie stwarza wielowymiarowych możliwości. Utrzymuje was w ograniczeniu i jesteście tym zmęczeni.
Bogowie stwórcy są istotami z kosmosu, które mają swój własny dom w przestrzeni kosmicznej. One także ewoluują. Są tacy, którzy chcieliby wyrzucić ich z klubu bogów twórców, ponieważ uważają, że nie szanują oni życia, które tworzą. Przed przejęciem przez nich władzy, około 300 tysięcy lat temu, duża część pierwotnego zespołu pracowała tutaj, przynosząc informacje i tworząc to ogromne centrum informacyjne, które miało być użyte, aby połączyć wiele systemów galaktycznych. Wtedy to miała miejsce wielka wojna pomiędzy bogami stwórcami i istotami z kosmosu, których historie znajdują się w starożytnych manuskryptach na tej planecie. Wygrały walkę. Przybyły tutaj, ponieważ chciały tego miejsca dla swoich własnych powodów. Tutaj we wszechświecie najwyższego stwórcy wszystko jest dozwolone. Ponieważ wszystko jest dozwolone, można nauczyć się wielu rzeczy. Niektórzy z bogów stwórców ożenili się i połączyli swoje linie, tak jak na kontynencie europejskim monarchowie i rodziny królewskie żenią się i łączą swoje królestwa. Bogowie stwórcy łączyli jeden rodzaj z drugim, aby zobaczyć, co stworzą. Pamiętajcie, że znali się na genetyce i tworzyli wszystko poprzez manifestację i użycie siły życiowej i rozumieli, jak działa siła życiowa. Potęga tego planu przekracza w tej chwili wasze pojęcie. Kim są te istoty, które przybyły i oderwały się od pierwotnych planów dotyczących Ziemi? Kim są te kosmiczne istoty, które określamy czasem jako ciemne koszulki? Bądźcie uprzejmi, kiedy mówicie o siłach ciemności. Nie mówcie, jakoby były one złe. Zrozumcie po prostu, że są one niepoinformowane i tworzą systemy, które są również niepoinformowane, ponieważ wierzą, że tak właśnie muszą postępować. Kiedyś walczyli i sami odseparowali się od wiedzy, tak więc teraz rozpaczliwie trzymają się tej wiedzy, jaką posiadają i takiego życia, jakie powołali do istnienia. Jest to życie oparte na strachu. Życie, które nie honoruje innego życia. Życie, które korzysta z innego życia. Kim są te istoty? To są gady. Te kosmiczne istoty mają część cech ludzkich i część gadzich. Nazywamy je jaszczurkami, ponieważ chcielibyśmy traktować sprawy trochę mniej emocjonalnie i nieco humorystycznie. Abyście nie brali ich zbyt poważnie, nie denerwowali się zbytnio. Nie jesteśmy tutaj, aby was straszyć, jesteśmy, aby was informować. W głębi duszy wiecie to wszystko i w miarę jak zaczniecie odkrywać, kim jesteście, niektórzy z was uzyskają dostęp do wspomnień gadów. Ulegacie złudzeniom, jeżeli wierzycie, że zawsze inkarnujecie jako istoty ludzkie. Wcielacie się, aby doświadczać stworzenia i podejmować je kolektywnie. Z pewnością nie wchodzicie tylko w jedno doświadczenie. To tak jakby jeść obiad przez całe życie w tej samej restauracji, a potem powiedzieć: wiem wszystko o jedzeniu. No głupota. Zacznijcie poszerzać swoje granice. I zdajcie sobie sprawę, że musicie doświadczać wielu rzeczy. Każde życie ma swój blask. Bogowie stwórcy przybierają wiele postaci i nie wszyscy z nich są jaszczurkami. Są też bogowie stwórcy, którzy są owadopodobni. My, Plejadianie, jesteśmy związani z bogami twórcami, którzy są podobni do ptaków i gadów. Są tacy bogowie, którzy przybyli z kosmosu i pracowali z energią ptaków w wielu różnych kulturach. Jeśli spojrzycie na rysunki starożytnych kultur Egiptu, Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, ujrzycie znaki ptaków i gadów. Niegdyś ptaki i gady pracowały razem, a kiedy indziej walczyły ze sobą. Kiedy będziecie pojmować więcej, opowiemy wam więcej. Zaczniecie przypominać sobie swoją historię. Bogowie stwórcy są z wami mocno związani. Kiedy decydujecie się zostać rodzicami, zgadzacie się uczyć od swoich dzieci, być odpowiedzialnymi za ich dobrobyt i uczyć je, aby stały się odpowiedzialne za siebie. Tak samo jest z bogami stwórcami. Poprzez obserwowanie, jak rośniecie, uczą się życia, uczą się o tym, co tworzą. Można by powiedzieć, że uczą się, jak być dobrymi rodzicami. Niektórzy bogowie stwórcy stworzyli życie,
tylko po to, aby się nimi opiekowało lub spełniało ich potrzeby. Żywią się oni waszymi emocjami. Jedną z wielkich tajemnic, które ukrywa się przed wami jako gatunkiem, jest bogactwo i obfitość, jakie towarzyszą emocji. Trzyma się was z dala od badania emocji, ponieważ poprzez emocje możecie odkryć istotę rzeczy. Wasze emocje łączą was z ciałem duchowym. Ciało duchowe, rzecz jasna, nie jest fizyczne, ponieważ egzystuje w sferze wielowymiarowej. Obecnie zmianie ulega modulacja zakresu częstotliwości, a energie z zewnątrz pracują nad przemianą planety. Energie te potrzebują was. Nie mogą odmienić planety z zewnątrz. Planeta musi ulec zmianie od środka. Energie tylko ściągają twórcze promienie kosmiczne, które przenikają wasze ciało i wywołują wewnątrz niego skok ewolucyjny. Kiedy już zrozumiecie, jak właściwie używać emocji, zaczniecie uzyskiwać kontrolę nad waszą własną częstotliwością. Będziecie w stanie wysyłać te promienie. Wtedy nie będziecie karmić tej planety życia częstotliwością strachu. W miarę jak na planecie zacznie zmniejszać się częstotliwość strachu, rozpowszechni się wiele rodzajów działalności w celu wywołania wzrostu strachu, ponieważ ci, którzy żywią się częstotliwością strachu, będą tracić swoje pożywienie, swój pokarm. Będą czynić wysiłki w celu przywrócenia tej częstotliwości, zanim zmienią swoje pożywienie na nową częstotliwość miłości. Jaszczurki wyposażyły Ziemię w urządzenia, które mogą wysyłać i wzmacniać na tej planecie niepokój emocjonalny. Niepokój ten jest im przesyłany i podtrzymuje ich w pewien sposób. W celu przybycia na planetę musicie mieć portal, czyli drogę, którą się na nią dostaniecie. Możecie latać w przestrzeń kosmiczną, dajmy na to na Jowisza, ale jeśli nie znajdziecie portalu, który pozwoli wam wkroczyć w ramy czasowe istnienia tej planety, możecie wylądować w miejscu, które okaże się pozbawione życia. Portale pozwalają wkroczyć w taki wymiar planety, w którym istnieje na niej życie. Portale otwierają się na korytarze czasu i służą jako strefy wielowymiarowego doświadczenia. Na Ziemi istnieją różne portale, które pozwalały różnym gatunkom i bogom, stwórcom z kosmosu dostać się na nią. Jednym z wielkich portali, o które obecnie toczy się walka, jest portal na Bliskim Wschodzie. Jeżeli prześledzicie w myślach historię Ziemi, rozpoznacie, jak wiele dramatów, religii, cywilizacji rozegrało się w tym portalu. To olbrzymi portal o promieniu około 1000 mil. To dlatego tyle się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jest to portal używany przez jaszczurki. Jaszczurki do pewnego stopnia kontrolują ten portal. Używają tego obszaru do budowy swoich podziemnych baz i jaskiń, z których prowadzą działania. Starożytna cywilizacja Mezopotamii pomiędzy Eufratem i Tygrysem była kolonią kosmiczną, gdzie założono pewną cywilizację. Kuwejt znajduje się u wylotu tego terytorium. Jest to portal, który wiąże się z manipulowaniem populacją ludzką w celu zaspokojenia potrzeb innych istot. Wśród jaszczurek są istoty zarówno życzliwe, jak i wrogie. Czemu mówimy wam to wszystko? Dlaczego musicie to wiedzieć? Musicie to wiedzieć, ponieważ rzeczywistość gadów ponownie wkracza i łączy się z waszym wymiarem. Część waszego ewolucyjnego skoku świadomości nie polega tylko na przejściu w miłość i światło i na samych przyjemnościach. Musicie pojąć, jak złożona jest rzeczywistość, jak wiele istnieje różnych postaci rzeczywistości i że wszystkie one są wami. Musicie pogodzić się z nimi i połączyć, aby stworzyć implozję zgromadzenia waszych dusz. W ten sposób możecie powrócić do pierwszego Stwórcy. Staniecie przed wieloma możliwościami, aby osądzać wiele spraw i określać je jako złe. Lecz kiedy osądzicie i nazwiecie, nie doświadczycie i nie poczujecie nowych rzeczywistości. Zawsze pamiętajcie, że jest to strefa wolnej woli i że istnieje boski plan, który będzie ostatnim planem, ostatnią kartą w grze. W
Wszyscy musicie pamiętać, że tą ostatnią kartą będzie as. Natura dramatu rozgrywającego się na tej planecie jest wielce interesująca. Kiedykolwiek dokonuje się modulacja istniejącego systemu, ulatnia się z niego pewien magnetyzm. Ten magnetyzm przyciąga każdą energię, jaka kiedykolwiek była związana z tym systemem. Z powrotem do systemu, aby mogła stać się częścią ewolucji lub postępu. Przyciągacie do siebie wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyliście, aby móc odczuwać wszystko, co trzeba w związku z tym odczuwaniem. Bogowie stwórcy czasów starożytnych są obecnie przyciągani tu z powrotem, z powodu boskiego planu. Muszą oni brać w tym udział i zrozumieć, że ich częstotliwość musi ulec zmianie. Opierają się temu, tak jak opiera się wielu ludzi. Pomimo to tworzą swoje własne rzeczywistości. Ci bogowie stwórcy ostatnich 300 tysięcy lat zapomnieli, kto ich stworzył. Zapomnieli o swoich bogach. Wy, jako członkowie świetlanej rodziny, nie zapomnieliście. Waszym zadaniem jest zrozumienie. Przynieść na planetę zrozumienie i pojęcie, co ustabilizuje energię i zgromadzi siłę tworzenia. Światło jest niedoceniane na tej planecie, a bogowie stwórcy nie doceniają was. Nawet w ich własnym blasku są ślepe plamki. Są tak rozmiłowani we władzy, że walczą pomiędzy sobą. Bogowie twórcy pozbyli się cząstki siebie samych i stali się skryci, rozkochani w swoim własnym projekcie. Wy jesteście połączeni z tymi istotami, ponieważ jesteście ich kontynuacjami, czy też siłami operacyjnymi. Jesteście tu, aby wpływać na rzeczywistość. Nie po prostu z zewnątrz, ale od wewnątrz. To jest to, co macie pamiętać. Bogowie stwórcy powracają, aby najechać was znowu, ponieważ nie chcą głodować. Zdają sobie sprawę, że dzięki wam system ulega rozsadzeniu, tak więc przybędą spowodować większe zniszczenia i strach, aby walczyć raz jeszcze o to terytorium. Ich źródło pożywienia jest dla nich ważne. Tracą kontrolę nad planetą. Wracają więc do swojego najwyższego portalu na Bliskim Wschodzie, gdzie pod ziemią mieści się ich gniazdo, aby siać strach i chaos. Pierwsi projektanci pragną przywrócić na planecie wolność wyboru częstotliwości. Bogowie, którzy sprawują tu władzę przez ostatni okres ewolucyjny, używają modulacji częstotliwości i nie pozwalają na wolność wyboru. Rabują waszą energię psychiczną, dając wam fałszywy obraz rzeczywistości w każdy możliwy do wyobrażenia sposób. Nie mówimy, że ci bogowie są źli. Po prostu informujemy was o wydarzeniach, jakie mają miejsce i o tym, jak niewinnie zostaliście wplątani w te wydarzenia. Nie zdajecie sobie sprawy, że te sytuacje są ułożone tak, aby skłaniać was do myślenia lub odczuwania w pewien określony sposób i do wibrowania z określoną świadomością. Gramy w tę samą grę. Jeżeli spojrzycie wstecz, by zobaczyć, co zrobiliśmy, to czyż nie ułożyliśmy planu modulacji częstotliwości specjalnie dla was? Czyż nie wpędziliśmy was w waszą wolną wolę, abyście wybrali wibracje o określonej częstotliwości? Zrobiliśmy tę samą rzecz, którą zrobili budowniczowie. Najlepiej będzie dla was wszystkich, jeśli odrzucicie stare definicje świętego Mikołaja. Tak samo jak odkryliście prawdę o wielkanocnym zającu, świętym Mikołaju i dobrej wróżce, odkryjecie, że jest to przykrywka, bajka, idealizowana wersja narosła wokół energii, które były i są czczone jako bogowie. Panująca energia na tej planecie drenuje wasze systemy wiary, zgodnie z waszą własną wolą. Kieruje ona nieprawdopodobne strumienie energii na zewnątrz i energia ta jest żywa. Mówiono wam, że wszystkie wasze myśli tworzą świat. Są one rzeczywiście i dokądś idą. W tej chwili
istnieje 5,5 miliarda myślących ludzi. Tyle żyjącej energii znajduje się na Ziemi. Jakie jest dominujące uczucie panujące wśród tej energii i co energia ta może przedstawić? Nie jesteśmy tu po to, aby mówić, kto ma rację, a kto jej nie ma i kto jest kim wewnątrz hierarchii. Chcemy jedynie rozwiać wasze iluzje co do tego, w co się każe wam wierzyć. Nie chcemy mówić, że jest to niesłuszne, po prostu chcemy wam zasugerować, abyście myśleli w szerszym wymiarze. Poczujecie zauważalną utratę tej dominującej energii, kiedy coraz więcej z was nie będzie wibrowało według jej planu. Pomyślcie, co możecie zrobić, kiedy przezwyciężycie modulację częstotliwości lub nalegania waszego logicznego umysłu i kiedy z całą nieskazitelnością staniecie się oczyszczeni jako strażnicy częstotliwości. Pamiętajcie, że tożsamość jako częstotliwość jest ogólną sumą waszych ciał fizycznych, mentalnych i emocjonalnych i duchowych, wysyłanych jako pulsacje elektromagnetyczne. Za każdym razem, kiedy zaczynacie posiadać to, co ktoś wydobył i kultywować to zgodnie ze swoją wolą, zmieniacie wibracje planety. Jest to jedna z rzeczy, w jakiej osiągnęliście gruntowną biegłość jako burzyciele systemów. Nie chcemy dyskredytować lub zlekceważyć tego, co używaliście dotychczas jako narzędzi. Część waszych kultów, wasza wobec nich lojalność, wywodzą się z systemów wierzeń, które już wam nie służą. Tak samo przyjdzie czas, kiedy każdy z was przekroczy stopnie, przez które was teraz przeprowadzamy. Inna energia będzie mogła powiedzieć: dobrze, kiedy Plejadianie wam to pokazywali, było to bardzo dobre. Przyprowadzili was tu i tam, teraz chodźmy dalej. Nie da się zatrzymać ewolucji, ponieważ nie ma nic, co można by oferować planecie, która przedstawia ostateczną, końcową prawdę. Ten rzeczywiście ostateczny etap. Kiedy przywołacie historię waszej gadziej przeszłości, odkryjecie, że wiele z wpływowych postaci w historycznym systemie patriarchalnym to faktycznie część gadziej rodziny. Tak jak cała ludzkość nie jest zła, tak samo jest z gadami. Nie są oni w mniejszym stopniu częścią pierwszego stwórcy niż wy, a ich wygląd i fizjologia nie są gorszej natury. Mistrzowie genetyki są w stanie przybierać wiele przeróżnych postaci. To całkiem zrozumiałe, że część trudności w działaniu, w izolowanym gatunku wynika ze wstrząsu, jaki może wystąpić po całkowitym odkryciu prawdy. Jest wielu innych bogów stwórców, z których tylko niektórzy posiadają ludzką postać. Obecnie wasz największy niepokój i dyskomfort powodują istoty o gadzim typie życia, ponieważ oni wydają się wam najbardziej obcy. Jest naszym zamiarem rozszerzyć wasze pojęcie na temat tego, kim są wasi bogowie, ponieważ ci bogowie będą powracać na Ziemię. To dlatego planeta przechodzi okres tak wielkiego zamieszania. Kiedy się nauczycie utrzymywać częstotliwość, przybywające z twórczych promieni kosmicznych, będziecie przygotowani na spotkanie z tymi bogami. Jak powiedzieliśmy, niektórzy już tutaj są. Chodzą po waszych ulicach, uczestniczą w waszych akademiach, w waszym rządzie, są w waszych miejscach pracy. Są tutaj, aby obserwować i kierować energią. Niektórzy przybywają, aby udzielić wielkiej pomocy, a niektórzy, aby uczyć się i ewoluować. Niektórzy z nich nie mają najszlachetniejszych intencji. Musicie nauczyć się odróżniać energie pozaziemskie. Jest to wszechświat wolnej woli, tak więc wszystkie formy życia mogą tu istnieć. Jeżeli jakaś energia zamierza was przestraszyć, manipulować wami lub kontrolować was, nie leży w twoim interesie pracować z nią. Możecie wybrać, z kim współpracujecie. Tylko dlatego, że ktoś rozwinął wiele fantastycznych i pozornie magicznych zdolności, niekoniecznie to oznacza, że jednostka ta jest rozwinięta duchowo. Uczcie się rozróżniać sprawy. Żyjecie w niezwykle ważnych czasach, kiedy energia budzi się do życia. Wszystko,
co odczuwacie, jest rezultatem tego, że budzicie się do życia, ożywacie i budzicie wasze ukryte możliwości. Wokół szaleje wiatr, pokazują wam wielkie zawirowania w powietrzu. Bogowie są tutaj. Wy jesteście bogami. Kiedy obudzicie się na waszą historię, zaczniecie otwierać swoje starożytne oczy. Są to oczy Horusa, które widzą nie przez oczy istoty ludzkiej, ale z punktu widzenia Boga. Widzą one łączność i celowość wszystkich rzeczy, ponieważ starożytne oczy są w stanie mieć wgląd w wiele rzeczywistości i w całokształt obrazu, całą historię. Kiedy otworzycie starożytne, wewnętrzne oczy, nie tylko będziecie mogli połączyć się z historią planety, historią galaktyki i historią wszechświata, wtedy naprawdę odkryjecie, kim są wasi bogowie. Rozdział 4. Wspomnienia w strefie wolnej woli. Były sobie pewnego razu istoty, które chciały coś stworzyć. W tym celu musiały wkroczyć i bardzo delikatnie zmieniać część stworzenia. Istoty te pracowały, były związane i troskliwie strzegły aspektu świadomości zwanego światłem. W innych czasach ci strażnicy światła spotkali się i pracowali razem. Drogi ich skrzyżowały się w innych obszarach rzeczywistości. Planowali, dzielili się projektem. Obliczyli czas, kiedy ich plan dojdzie do skutku. Niektórzy członkowie tej drużyny światła spekulowali na temat najwyższego Stwórcy. Co najwyższy Stwórca uczyni, gdzie zadziała i w jaki sposób jest stymulowany. Jednostki te zdawały sobie sprawę, co można zrobić ze światłem, a ich plan był bardzo pieczołowicie opracowywany. Przez kilkaset lat te świetlne istoty ćwiczyły się w celu przeprowadzenia tego planu. Część planu zakładała gotowość na kosmiczny wstrząs, który przewidywali, że wyjdzie ostatecznie od najwyższego Stwórcy. Położeniu podstaw pod plan i rozpoczęciu szkolenia towarzyszyło wiele poświęcenia i przygotowań. Trzeba było też się wiele nauczyć, zanim plan mógł zostać wprowadzony w życie, gdyż był to śmiały plan. Intencją strażników światła było zabrać światło, czyli wiedzę, do rzeczywistości, w której to światło nie było mile widziane i do której nie pasowało. To jakby wkładało się stopę w but, który do niej nie pasuje. Istoty te miały według planu przygotować się na moment, kiedy światło będzie pasowało. Te istoty to wy, a ten czas właśnie nadszedł. Czas ten został dokładnie zaplanowany i każdy z was zdaje sobie sprawę w głębi swojej istoty z tego, że przybyliście tu w jakimś celu. Przybyliście, aby zainicjować decydujący zwrot w kierunku uwolnienia się od wszystkiego, co wiązało was do tej pory z waszą rzeczywistością, co trzymało was nićmi mocnymi jak stalowe liny i zamknęło was wewnątrz pojęć odnośnie was i waszych relacji z kosmosem. Odkryjecie, że wasze społeczeństwo zostało przemyślane i zaprojektowane, aby uniemożliwić wam poznanie najbardziej dokładnych, korzystnych i ekscytujących części was samych. Jako strażnicy światła stworzycie opcje rzeczywistości i wprowadzicie je do masowej świadomości planety. Uczynicie to najpierw wobec siebie, tworząc wewnętrzny spokój i wewnętrzną miłość, poprzez akceptację tego, kim jesteście i wszystkiego, co was spotkało w życiu. Zaakceptujecie i przyswoicie sobie te rzeczy, ponieważ będziecie wiedzieli, że są to sytuacje niezbędne i potrzebne, aby wprowadzić was w końcową fazę zakotwiczenia światła. To stara historia zapisana w waszym ciele.
prosimy Was i przypominamy Wam między innymi to, abyście otworzyli ten historyczny skarbiec i stali się archeologami swojego wnętrza. Bądźcie gotowi przemierzać drogi pamięci tego życia i wielu innych egzystencji, abyście zaczęli dostrzegać cel świadomości. Kiedy zaczniecie obrazować sobie cel waszej świadomości i odkryjecie przemyślne sposoby podróżowania, mnogość przebrań, jakich używaliście i działań, w których braliście udział, nauczycie się akceptować własną tożsamość płciową i to, jak ceniliście lub nie ceniliście życia w wielu swoich egzystencjach, wtedy otworzy się ośrodek czakramów w waszym ciele, mieszczący się wokół gruczołu grasicy, między czwartym i piątym czakramem. Przez to miejsce otworzy się ostatecznie układ nerwowy i przepłynie informacja. Poprzez niego zaczniecie regenerować swoje ciało i zmierzać ku nieuwarunkowanej miłości. Kiedy zaakceptujecie i zbadacie to, w czym braliście udział, dostąpicie większego zrozumienia tego, co się dzieje obecnie na planecie. Pozwolicie wtedy innym tańczyć według muzyki, która w danej chwili najwięcej ich uczy. Na planecie rozlegają się różne chaotyczne tony, a wszystkie mają jakiś cel. Celem ich jest umocnienie jaźni, aby została dokładnie poinformowana o rzeczywistości. Jaźń może wtedy wybrać świadomie ścieżkę duszy, czyli waszą osobistą ścieżkę przez rzeczywistość. Pierwotny plan zakładał, że Ziemia będzie centrum wymiany informacji dla wszystkich innych systemów galaktycznych. Pierwsi projektanci nie zrezygnowali z tego planu. Byli członkami świetlanej rodziny. Niektórzy z Was pozostają w bardzo bliskim kontakcie z tymi pierwszymi projektantami. Wczujcie się w to przez chwilę. Chcemy obudzić Wasze wspomnienia. Chcemy, abyście zrozumieli znaczenie tego, co dzieje się z Waszym gatunkiem na tej planecie, aby Waszemu działaniu towarzyszyła wygoda, wiedza i zrozumienie. Pierwsi projektanci umieją stwarzać różne drogi i różne rzeczywistości. Jak już wspomnieliśmy, we wszechświecie wolnej woli najwyższy Stwórca pozwala na wszystko. Dlatego też, jako że poza waszą lokalną strefą czas nie funkcjonuje w sposób, jaki znacie, pozostawia się sprawy ich własnemu biegowi. Zatem wam, ludziom, wydaje się, że minęło dużo czasu, od kiedy na Ziemi miały miejsce jakiekolwiek ogólnoplanetarne zaburzenia. Według większego schematu ewolucji nie trwało to tak długo, ale ponieważ jesteście zamknięci w ramach czasowych Ziemi, wydaje się wam, jakoby minęło wiele czasu. Światło dostarcza informacji, a ciemność wstrzymuje informacje. Zatem w czasach, które nadchodzą, łatwo wam będzie rozróżnić, kto jest kim i co jest czym. Kiedy wyjdziecie poza trójwymiarowy obszar, musicie tylko odróżnić, czy coś jest światłem i dostarczy wam informacji, czy jest ciemnością. I zostaniecie źle poinformowani, wprowadzeni w błąd lub też całkowicie pozbawieni informacji. Ciemność i światło pochodzą od tego samego Stwórcy, najwyższego Stwórcy, który stworzył bogów stwórców, aby poszli i wypełniali Jego wolę. Dał wszystkim tym Stwórcom swobodę formowania światów, aby odkrywali, jak tworzyć życie, jak stać się odpowiedzialnymi opiekunami życia, jak stać się rodzicami planet w systemach galaktycznych, które stworzyli. Nauka, jak stać się dobrym rodzicem, to niekończący się proces. Bogowie stwórcy brali z siebie, tworzyli z siebie i sobą karmili swoje światy.
W Egipcie istnieje opowieść o Bogu Stwórcy, który masturbował się i stworzył świat. Bóg wziął cząstkę siebie i stworzył z siebie samego małe tożsamości, aby móc przebywać wewnątrz swego stworzenia, a nie poza nim. Wszyscy musicie dotrzeć do tej cząstki pamięci, która jest częścią bogów stwórców. Kim są niektórzy z bogów, którzy przybyli tutaj i kontrolowali was? Częścią waszego zadania jest odzyskać pamięć. Kiedy istoty te powrócą na ziemię, wielu z was zwróci się ku nim mówiąc: tak, to wspaniali bogowie, uważam, że są cudowni, są tak potężni, spójrzcie, co potrafią. Niektórzy z tych bogów będą sprawiać wrażenie, jakby potrafili uratować wasz świat. To właśnie będzie bardzo łatwo zgubić, ponieważ nie będzie większego obrazu. To będzie wyglądało, jakby przyszli umocnić i uratować wasz świat, podczas gdy w rzeczywistości będą po prostu budować inną formę władzy i kontroli. Twierdzimy, że ludzie nałożą na te istoty swój system wierzeń i swój paradygmat. Zostanie ustanowiony wielki program marketingowy dotyczący sprzedania wam przybycia tych istot. Program ten już wchodzi w życie. Nie jesteście podobni do ogółu mieszkańców Ziemi, ponieważ jesteście członkami świetlanej rodziny i wiecie o rzeczach, o których inni nie wiedzą. Być może poczujecie, że te istoty nie są ze światła. Być może poczujecie to do głębi swojej istoty. Być może poczujecie zniechęcenie, żyjąc w społeczeństwie, które tego nie wie. Wielu ludzi zacznie oddawać cześć tym istotom, ponieważ będzie się wydawało, że zdarzają się cuda i ma miejsce największe wydarzenie w historii świata. Może się wydawać, że ludzkość staje przed całkiem nowymi możliwościami, przed całkiem nową, złotą erą. Wtedy nastąpi wielkie zaskoczenie i ludzie odkryją, że tyrania jest większa niż kiedykolwiek przedtem. Naturalnie celem każdej jednostki jest uzyskanie samodzielności, a planety zjednoczenie. Nie każdy dostąpi zmiany. Nie każdy w danej chwili znajdzie się w posiadaniu wibracji, która zechce działać w harmonii. Są na Ziemi ludzie, którzy poczują się jak w ekstazie, kiedy odkryją, że to, co myślą, stanowi nową władzę, wyższy autorytet, nowy paradygmat, działa jak zwierzęcy bogowie czy coś w tym rodzaju. Tak więc świetlana rodzina, kiedy przeniknie i spenetruje tę planetę, stworzy swoją własną sferę planetarną, swoją własną Ziemię. Wszyscy uczycie się o władzy. Kto jest szefem istot, które są teraz tutaj? Kto jest ich Bogiem? Kto stanowi dla nich władzę? Ta władza wraca na Ziemię. Jest w tym dla Ziemi pewna lekcja. Istoty te, które nie są ani duchowo doinformowane, ani nie opierają się na ścieżkach ducha, zaprzeczają istnieniu siły duchowej. Rozwinęły zasady i technologie naukowe, które podważają prawa duchowości. Ponieważ orientujecie się lub wierzycie w obszary duchowe, możecie uważać, że każda osoba w miarę swojego rozwoju otrzyma te informacje w naturalny sposób. Tak jednak nie jest. Można stać się doskonałym mistrzem w kształtowaniu materii i rzeczywistości, nie rozumiejąc związków duchowych. Bardzo ważne jest to, żebyście to pojęli. Z gwiazd przybędą na tę planetę istoty o możliwościach niewiarygodnych dla masowej świadomości ludzi na Ziemi. Istoty te nie będą jednak niczego odczuwały, ponieważ nie będą ich dotyczyły żadne poszukiwania duchowe. Oczywiście każda osoba na tej planecie
i każdy w całym wszechświecie może swobodnie wybrać sposób poszukiwania, budzenia duchowego ja. Nie każdy go realizuje. Podobnie jak na tej planecie dochowaliście się bardzo potężnych jednostek, nie utrzymujących kontaktu ze swoimi środkami czuciowymi, nie mającymi połączeń z emocjonalną i duchową świadomością. Są też istoty żyjące w przestrzeni kosmicznej, wyjątkowo potężni władcy kosmosu, czy istoty kosmiczne, które nie mają nic wspólnego z duchowością. To są potężne siły. Jeżeli spotkacie się z nimi, możecie się poczuć jak Dawid spotykający Goliata. Dlatego takie ważne dla was wszystkich jest, abyście mogli kluczyć pomiędzy częstotliwościami wibracji, aby wskoczyć w stadium świata, którego zechcecie doświadczyć. Potrzeba posiadania obiektu kultu jest wywołana kontrolą częstotliwości na Ziemi. Planeta zmierza do posiadania nowego przedmiotu lub osoby, która będzie czczona. To potencjalna wstawka holograficzna, nowy Bóg, którego można wielbić. Bogowie stwórcy, jaszczurki wiedzą, że ich plan dogorywa i zamierzają stworzyć nowy plan, nową zmianę, nowe odenergetyzowanie. Dlatego, niezależnie od wszystkiego, słuchajcie siebie. Wsłuchujcie się w przenikający was wewnętrzny przekaz. Dostrajajcie się do niego. Postępujcie według niego i zaprzyjaźniajcie się z nim. Wy sami macie odkryć rzeczywistość od wewnątrz i skierować swoje życie w tę stronę. To prawdziwy dar, który dostaje się w strefie wolnej woli. Dwoistość czy niepewność występująca w strefie wolnej woli wynika częściowo z przyzwolenia na wszystko, nawet na tyranię. W strefie wolnej woli każdy obdarzony jest potencjałem tworzenia nowej, swojej własnej rzeczywistości. Jest to wybór wolnej woli, tworzyć, kiedy ktoś inny stwarza rzeczywistość dla ciebie, większość ludzi na Ziemi pozwala innym tworzyć i narzucać sobie swoją rzeczywistość. Kieruje się wami za pomocą kontroli częstotliwości, abyście szukali odpowiedzi poza sobą. Kiedy pojawiają się nowi bogowie, jesteście gotowi, aby oddawać im cześć. Ta sytuacja wciąż się powtarza. Kiedy zaczniecie żyć zgodnie z waszym własnym rozumem i własną odwagą, wszystko się całkowicie zmieni. Widać to w wielu miejscach. Tak jak myśl wędruje po ziemi, są też drogi, po których można ją skierować poprzez przestrzeń kosmiczną. Sieci i twórcze promienie kosmiczne są częścią systemu międzygalaktycznego, który kieruje to, w co wierzycie, do innych miejsc egzystencji. Tak więc nawet dzisiaj stanowicie żywą inspirację dla innych, jako częstotliwość, która żywi inne systemy. W ten sam sposób, w jaki wprowadzacie energię z innych systemów do waszego systemu, wysyłacie też energię do innych systemów i wpływacie na nie. I nie wiecie o tym. Chcemy, abyście zdali sobie sprawę z waszego działania i mocy, z jaką wpływacie na systemy. Nie wiecie nawet, jacy jesteście potężni i dlatego właśnie możecie być niebezpieczni. Pobraliście niezwykłą ilość mutującej energii. Co zamierzacie z nią zrobić? Jak zamierzacie nią pokierować? Czy kochacie siebie? Pierwsi projektanci chcą o wiele więcej niż zmiana tej konkretnej strefy. Chcą zmiany w uniwersalnym DNA. Chcą, aby cały wszechświat ułożył się w nową symfonię świadomości.
Nie chcą jedynie ponownego ustalenia dostępu częstotliwości na Ziemi. Grają w dużo większą grę. Chcą przebudowy wskaźnika wibracyjnego całego tego wszechświata. Dążą do tego poprzez wkraczanie w strefy kluczowe, aby przeniknąć je, doprowadzać do jednoczesnej implozji. Wewnątrz tych różnych ośrodków nastąpi uniwersalne przebudzenie, aby cały wszechświat zmienił swoją częstotliwość we właściwym sobie czasie. Pierwsi projektanci ubiegają się cały czas o zainteresowanie najwyższego Stwórcy. Najwyższy Stwórca uczy się od wszystkiego, co żyje, ponieważ jest wszystkim, co żyje. Tak jak wy uczycie się szanować wasze lekcje, czyli rzeczy, które ukazujecie sami sobie, tak najwyższy Stwórca szanuje całe dzieło stworzenia. Najwyższy Stwórca pozwala istnieć swoim kreacjom i dowiaduje się o swoim własnym potencjale, obserwując, co zrodził, tak jak mądry rodzic uczy się od swoich dzieci. Najwyższy Stwórca chce, abyście odeszli i przynieśli mu swoje najnowsze odkrycia, aby mógł doświadczyć i rozwijać się. Najwyższy Stwórca zwrócił swoją energię w stronę tej strefy wolnej woli, ponieważ z odległego punktu w waszej przyszłości ujrzano, dokąd zajdzie ten eksperyment, jeżeli pozostawi się go bez kontroli i bez uczestnictwa. Energia po prostu gwałtownie ucieknie i posiądzie inną energię. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo zaistnienia w systemie tego wszechświata, sięgającej setek i tysięcy lat dyktatury. Z miejsca w dalekiej przyszłości eksperyment poddawany jest poprawkom. Jego istotna energia jest przeobrażana i przekształcana. Stanowicie część tej przemiany, wchodząc do wewnątrz systemu w różnych przebraniach i budząc się. Wasza ludzka cząstka określiła, kto jest dobry, a kto jest zły i kto jest kim w kosmicznej hierarchii. Napisano na ten temat olbrzymie ilości książek. Kupiliście je wszystkie. Odrzućcie wszystkie. Odrzućcie wszystkie te idee. Odrzućcie je kompletnie, łącznie ze swoimi przekonaniami, kim jesteście. Ci, którzy przybędą z niebios, w ciągu kilku następnych lat mogą nie być członkami świetlanej rodziny. Będą odbiciem mieszkańców planety. Powiedzieliśmy wam, że waszą lekcją jest władza. Jak stać się władzą dla samych siebie i przestać rezygnować z podejmowania decyzji na rzecz ludzi z rządu, rodziców, nauczycieli czy bogów. Już czas, aby ludzie na Ziemi stali się suwerenni. Ludzkość trzeba będzie oszukiwać, zanim będzie mogła stać się świadoma. Wielu z was zauważy, że są bardzo sfrustrowani. Ujrzycie rzeczy, których inni nie będą widzieć. Ujrzycie powszechne szaleństwo ogarniające całą planetę. Nie będziecie mogli z tym żyć. Ujrzycie tłumy ludzi zmierzające ku fałszywemu Bogu, co jest oznaką głupoty. Zaczynacie czuć, co może nadejść. To straszliwe zadanie. Nieść w sobie światło, kiedy już raz przyjmiecie je do swojego ciała. Nie da się tego zakończyć. Nie można powiedzieć, opuszczam drużynę światła, nie będę więcej uznawany za członka świetlanej rodziny. Niektórzy z was mogą czasem chcieć tego, ale kiedy światło raz się tam znajdzie, nie ma odwrotu od tego stanu. Chcemy, abyście zdali sobie sprawę, że te kosmiczne istoty na planecie i wokół niej, które według was są złymi chłopcami, a z którymi wasze siły rządowe weszły w układy, zajmują się tymi samymi kwestiami, co wy. Są to istoty, które odzwierciedlają wasze wierzenia i problemy. Oskarżono ich o skandaliczne zachowanie, dokonywanie mutacji, uprowadzeń na gatunku ludzkim, co spowodowało krzyk wśród wielu członków organizacji badających zjawisko UFO. Mimo to istoty te działają na zasadzie lustra,
pokazując wasz własny świat. Na co się godzicie i co pozwalacie robić waszym przywódcom na całym świecie? Jak bardzo przyzwolenie, jakie dajecie rządowi, mediom i sposobowi, w jaki jesteście wykorzystywani, różni się od zachowania krowy okaleczonej przez istotę pozaziemską? Istoty pozaziemskie, które przybyły tutaj, nie robią nic innego niż czyni tu wasz własny gatunek. Masy pozwalają przywódcom robić w ich imieniu, co im się podoba, ponieważ nie wstaną i nie powiedzą: hej, nie aprobuję tego. Na Ziemi panuje ogólne zadowolenie. Świadomość na planecie jest taka: ty zrób to za mnie. Ja nie chcę być odpowiedzialny. Zostań moim szefem. Niech ktoś mi powie, co mam robić. Istoty pozaziemskie odbijają to z powrotem do was. Pamiętacie film V? Pokazywany kilka lat temu w telewizji? Ten film daje wam pewne pojęcie o chytrości i współdziałaniu pewnych jednostek przybyłych z kosmosu. Niektórzy ludzie naprawdę będą oddawać im cześć i myśleć, że są wszechpotężnymi władcami. Twierdzimy, że te scenariusze okażą się prawdą. Na planecie trwa niezakończone dotąd łączenie ludzkiej świadomości z pozaziemską obecnością. Bardzo prędko zostanie wam ona zaprezentowana. Wielu z was będzie wstrząśniętych i zatrwożonych głupotą i kultem ideologicznym, jakimi reszta rasy ludzkiej będzie otaczać pewne istoty z kosmosu, które podadzą się za waszych stwórców, chociaż ich ciała nie są podobne do waszych. Będą umieli zrobić wiele rzeczy i będą dysponować wieloma technologiami. Prawdopodobnie uleczą niektóre choroby, które najpierw pomogli stworzyć, ucząc naukowców na waszej planecie walki z zarazkami. Ogarnie was niesmak wobec społeczeństwa, ponieważ nie spodobają się wam nowi bogowie i wycofacie się. Czy pojmujecie, że nowi bogowie mogą być jaszczurkami? Uważacie, że to nie jest zbyt zabawne? Trzymajcie się mocno, bowiem nie macie pojęcia, co was jeszcze czeka. Gdybyśmy powiedzieli wam wszystko, co będzie się tutaj działo, rozpierzchlibyście się już dawno temu. Są istoty, które grają w obu drużynach, ponieważ są podwójnymi agentami. To bardzo skomplikowane i już czas, abyście to zrozumieli. Naciskamy na wasze paradygmaty i napinamy, naruszamy waszą tożsamość, ponieważ przygotowujemy was do czegoś. Jeśli będziecie przygotowani, będziecie mogli utrzymać swoją tożsamość i nie dać się zmiażdżyć przez coś, co, jak sądzicie, było gdzieś daleko. O, drodzy ziemianie, czeka was przygoda i tylko wy możecie przeżyć tę przygodę. Strefy niefizyczne stale was wspierają, a członkowie świetlanej rodziny przez cały czas są z wami i wokół was. To do was jednak należy opanowanie praw, które z wami dzielimy, i ustanowienie ich na tej planecie. Kiedy zaczniecie wprowadzać w życie wszystko, czego was uczymy, ufać tożsamości, ufać synchroniczności, ufać, że jesteście częścią planu, wtedy odkryjecie, że nawet wśród wielkiej niedoli i niewiarygodnych przeciwności będziecie mogli przeciwstawić się ludzkim prawom. Bogowie stwórcy mają swoich własnych stwórców, do których dążą w swoim rozwoju. Utrata świadomości, przytomności pomiędzy bogami stwórcami i ich stwórcami wystąpiła w kontekście manipulowania światami i wszechświatami, niekoniecznie zaś manipulowania gatunkami. Wy jako gatunek podlegacie manipulacji w wielu rzeczywistościach. Waszym zadaniem jest odkryć, w jak wielu rzeczywistościach istniejecie. Zadaniem tych istot, które wami kierują, jest zdać sobie sprawę, w ilu światach manipulują rzeczywistościami. Bogowie stwórcy są żonglerami rzeczywistości, ale kto żongluje ich
rzeczywistościami i poddaje je ich kreacji we wszystkich tych światach. To wszystko trzeba odczuć. Pozwólcie komórkom waszego mózgu zgłębić się w istnienie bez udziału waszego racjonalnego, świadomego umysłu, pragnącego zdefiniować wszystko do najdrobniejszego szczegółu. To doświadczenie spowoduje narastanie wewnątrz was emocji. Aż pewnego dnia, pewnego popołudnia, w jednej chwili doświadczycie przemożnego poczucia wiedzy, czując, jak rozprawa długa na 1000 stron budzi się do życia w 5 sekundach boskiej ekstazy. Rozdział 5. Kto nosi w sobie strunę światła? W waszym ciele fizycznym zawarta jest historia wszechświata. To, co następuje obecnie na planecie, jest gruntowną mutacją waszego ciała fizycznego, ponieważ pozwalacie mu rozwijać się do punktu, w którym stanie się ono komputerem mogącym zgromadzić te informacje. Nastąpi to z powodu inżynierii bioenergetycznej, która nie ma naprawdę nic wspólnego z wami. Możecie ułatwić ten proces oczywiście, jeżeli zechcecie z nim współpracować. Jako gatunek jesteście bioenergetycznie przekształceni poprzez istoty, które was stworzyły i które przemodelowały wasze DNA w cyklicznych chwilach waszej historii. Ten obecny czas został wyznaczony przez pierwotnych bogów stwórców albo projektantów, aby powrócili, przejęli kontrolę nad tym miejscem i przywrócili je do pierwotnego planu. Wezwano miliony do uczestnictwa w tym projekcie. Miliony powiedziały: tak, jesteśmy buntownikami. Chodźmy i przywróćmy ten projekt i zobaczmy, czy możemy go naprawić. Podniesiemy go z ruin, odbudujemy. Tak więc nakreślono plany i zrobiono projekty i badania genetyczne, aby stwierdzić, kto nosi w sobie geny recesywne, a w nich strunę światła. Wybraliście z wielką jasnością linię genetyczną, która genealogicznie zapewnia wam najpełniejszy dostęp do kombinacji włókien kodowanych światłem, które mogą potencjalnie ewoluować. Zanim weszliście w te ciała, każdy z was zobowiązał się do zainicjowania zdarzeń, które zapalą wasze kody, aby, czy też projekty i plany, aktywować wasze wspomnienia. Następnie weszliście w ciało i zapomnieliście. Każdy z was posiada swoje projekty i kody, do pewnego stopnia uruchomione, ponieważ rozumiecie, że istnieje boski cel albo boski plan, którego jesteście częścią. Uruchomienie kodów i realizacja waszej tożsamości staną się niezwykle intensywne. Powodem tego jest ewoluujące DNA. Kiedy już 12 nici waszego DNA znajdzie się na właściwym miejscu, nici te zaczną włączać się w system do systemu 12 czakr. 12 czakr są to wirujące ośrodki naładowane informacjami, które musicie umieć przetłumaczyć. Ewoluujesz nawet, kiedy nie jesteś na planecie i jesteś może bardziej zaangażowany w inne swoje tożsamości. Dlatego, aby się rozwijać, wybierasz sytuacje będące szczególnym wyzwaniem, w których musisz się wznieść ponad to, co zostało ustalone jako szczyt albo granica możliwości. Musicie stać się super nad istotami w jakiejkolwiek rzeczywistości, w którą wkraczacie, ponieważ jako członkowie świetlanej rodziny odnoga buntowników może pokazać to waszą mocną stronę. Przybyliście celowo na tę planetę, aby rzucić sobie takie wyzwania, abyście mogli się zbuntować. Nie w sposób, który utworzy harmoniczny opór albo bunt.
poprzez swoją harmonię, jesteście, buntujecie się przeciwko starej częstotliwości, wibracji. Część tarcia, jakie czujecie wobec innych, wynika z tego, że jesteście na tej ścieżce ewolucji i przedzieracie się do przodu. Innym się to nie podoba, ponieważ obecnie nie są nastawieni, aby reagować w ten sposób, co wy. Niektórzy znali plany zmiany i przybyli tu, aby obserwować. Niektóre nieśmiałe istoty przybyły tu wiedząc, że jeżeli miałyby dość odwagi, aby stanąć na tej planecie, zdając sobie sprawę, jaki jest plan tej planety, to w pewien sposób byłaby to akredytacja ich świadomej podróży i wrzuciłoby ich w wyższą świadomość, nawet jeżeli ich uczestnictwo w przemianie polegałoby jedynie na obecności tutaj. Już przebywanie w pobliżu tego rodzaju aktywności jest wzmacniające. Tak więc dajcie pełny kredyt tym wszystkim, którzy są na planecie podczas tej wielkiej zmiany częstotliwości. Obecność wszystkich tych uczestników jest konieczna, ponieważ im więcej częstotliwości znajduje się na planecie, tym więcej energii, która może pracować, aby zmienić starą częstotliwość. Ciała tych, którzy otworzyli się na światło, ulegają gruntownemu przekształceniu. Czasem być może budzicie się w nocy i dosłownie czujecie tę przemianę. To przekształcenie ciała polega na przebudowie DNA. Wasze DNA jest włóknem. Naukowiec odpisałby je jako włókno łączące. Naukowcy, robiący do tego punktu wszystkiego, co mogli, odkryli pewne szyfry w niektórych odcinkach DNA. Odkryli, że nadprogramowe, zbyteczne odcinki DNA, innymi słowy, istnieją odcinki, których znaczenie nie jest wytłumaczalne, ani nie można go wywnioskować. Tak więc uważają, że te odcinki DNA są tam tylko dla ozdoby i nazwali je śmieciowym DNA i są w błędzie. Opowiadaliśmy już o tym, jak wszyscy zostaliście skonstruowani przez bogów stwórców. Zbudowano was jak domy, które mają być poszerzane lub rozbudowywane w przyszłości. Znajdujecie się obecnie w punkcie krytycznym, kiedy ci, którzy was zaprojektowali, dodają coś do tego, czym jesteście w waszej obecnej postaci. To, co naukowcy nazywają śmieciowym DNA, było uśpione w waszych ciałach od dawna, a teraz zaczyna się budzić. W naszych naukach zawsze kładziemy nacisk na istotność utleniania, ponieważ tlen odżywia kod i budzi śmieciowe DNA w waszych ciałach. DNA, które w rzeczywistości nie jest żadnym odpadem. To, co naukowcy nazywają śmieciem, gromadzi głęboko w waszym ciele percepcje, które pozwolą wam stać się pełnym, całkowitym odbiorcą, czterowymiarową istotą, istotą czwartego wymiaru. Ten budzący się kod DNA pozwoli wam zmienić wasz wzrok i słuch, podwyższy waszą długość życia i tym podobne. Ta uśpiona część DNA, która zawiodła naukowców, teraz budzi się do życia. Mutujecie tak szybko w tej chwili, że niektórzy naukowcy nazywają ten proces chorobą. Niektórzy z nich są tym bardzo zainteresowani. Przekonali rząd, aby zainwestował miliardy dolarów w badania DNA. To, co zachodzi w waszych ciałach, nie jest rzecz jasna chorobą. Podlegacie naturalnej mutacji i przekształcaniu. Mutacja występuje najczęściej podczas snu. Tak więc możecie, budząc się rano, zauważyć, że coś w waszym ciele się lekko zmieniło. Możecie oczekiwać, że zmiany zaczną się ukazywać i że będziecie rozwijać nowe zdolności. Na pewno się u was rozwiną. Wiele rzeczy będziecie wiedzieć niejako automatycznie.
Pierwsi projektanci ciała ludzkiego byli dobroczynnymi istotami. Ci pierwotni bogowie stwórcy bardzo hojnie obdarzyli was bioenergetycznie olbrzymią witalnością, siłą życiową, siłą ducha i olbrzymią, ogromną ochotą na wszelkie możliwości. Wiele z tej informacji jest zmagazynowane w waszych ciałach, we włóknach kodowanych światłem, które są rozproszone i teraz powracają do szeregu, na swoje miejsce. Wasze kości i forma szkieletu odpowiadają tej informacji. Kiedy wasz szkielet będzie wyrównany, energia ze świętych miejsc mocy zostanie uwolniona. Promienie kosmiczne wciągnięte do wewnątrz waszych ciał, a włókna kodowane światłem w waszych komórkach zaczną się przegrupowywać. Wtedy odkryjecie, że zachodzi w was zmiana. Gdziekolwiek spojrzycie, ta zmiana będzie się odbijać jak w lustrze. Obecny system ewolucyjny, zaprojektowany przez bogów stwórców, aby podnieść was o pewną liczbę wymiarów czy częstotliwości, jest oparty na rozwoju 12 helis, które odpowiadają 12 ośrodkom zwanym czakrami, 7 wewnątrz ciała i 5 poza ciałem. Z uwagi na ewolucję helis wewnątrz ciała ludzkiego należy osiągnąć wspólny mianownik częstotliwości, którą mogą osiągnąć nawet ci na najwyższych z możliwych pozycji. Są także tacy ludzie, którzy mogą wyjść poza 12 helis. Ogólnie jednak stan świadomości ludzkiej nie może osiągnąć tego rodzaju przyspieszenia. Wystarczającym skokiem dla ludzi jest przejście od systemu podwójnej helisy do systemu 12 helis. Niektórzy ludzie już wkrótce będą funkcjonować z 12 helisami, podczas gdy inni na całej planecie dostąpią tej przemiany dopiero przy końcu dekady. Wynika to po prostu z faktu, że każda jednostka jest zaprogramowana na otrzymanie tej częstotliwości, kiedy jest w stanie się z nią zintegrować. Wielu ludzi ma już kłopoty, przyswajając zmiany na tym wczesnym etapie planu. Ogromna większość istot ludzkich na Ziemi przekonała samych siebie, że istnieje tylko jedna rzeczywistość i nie może być żadnej innej. To mogłoby oznaczać upadek rasy ludzkiej. W miarę jak w danej osobie helisy uzyskują pełną moc. Budzi się wewnętrzna wiedza tej osoby, wiedza, która wychodzi poza to, czego osoba się nauczyła. Ta wewnętrzna wiedza jest wiedzą o jaźni, wiedzą, która mówi, że istnieje o wiele więcej oprócz tego fizycznego świata. Wierzycie w to, wiedzcie o tym, zrozumcie to. Świat fizyczny jest tropem prowadzącym do świata duchowego. Świat ducha i samorozwoju znajduje się na skraju eksplozji informacyjnej. Tania energia, wolna energia, wszystko będzie wam dane. Wszystko to jest powiązane z rozwijającymi się włóknami kodowanymi przez światło, które składają się z milionów, z miliardów drobnych, małych włókien. Jak wam opowiedzieliśmy, bogowie stwórcy, którzy przybyli tu i przejęli władzę, chcieli, abyście działali w określony sposób, aby mieć nad wami kontrolę. Potrzebowali włączenia waszej inteligencji i uczynili to, rozpraszając i rozłączając włókna z zakodowanym światłem, które tworzą helisy w waszym DNA. Te włókna rozwiną się w układy trójkowe, w grupach po 3. Aż utworzy się 12 włókien, pasm, czyli helis. Kiedy te 12 helis, czy też pasm wielu włókien z zakodowanym światłem zacznie wibrować w ciele, każde pasmo będzie odpowiadało jednej z czakr. Jest wiele ośrodków czakr i wiele potencjalnych helis, które mogą się utworzyć. Właśnie teraz wspólny mianownik uwzględniający liczbę helis i czakr, które świadomość ludzkości może znieść bez konsekwencji samozagłady, zniszczenia, wynosi 12. Tak więc
W tej chwili mamy do czynienia z rozwojem 12 helis, które włączą się w 12 czakr. Jak przypomniano wcześniej, 7 wewnątrz ciała i 5 czakr poza ciałem. Z 7 czakrami wewnątrz ciała nie jest zbyt trudno pracować, ponieważ jeżeli pozwolicie sobie poczuć, będziecie mogli dotknąć fizycznie i umiejscowić każdą z nich. Pierwsze 3 są to czakry przetrwania, przeżycia, płciowości i czucia percepcyjnego. 4. czakra to serce, ośrodek współczucia, łączności z wszelkimi rzeczami. 5. czakra to czakra gardła, która wiąże się z mówieniem. 6. to 3. oko, wzrok. 7. to czakra koronna, która otwiera się dla wiedzących, że tożsamość jednostki wychodzi poza formę fizyczną. Kiedy dochodzimy do 5 czakr poza ciałem, trzeba zacząć znajdować nowe sposoby orientowania się, co się dzieje z czymś, o czym nawet nie wiecie na pewno, czy jest prawdziwe. 8. czakra znajduje się w dziedzinie waszej aktywności. Unosi się 12 cali lub wyżej ponad waszymi głowami. U większości ludzi 8. czakra leży blisko ciała fizycznego. Czakra 9 również znajduje się w pobliżu, w granicach ponad metr od ciała. Kiedy utworzy się 12 helis, czakra ta przesunie się w atmosferę ziemską i stanie się bardziej czakrą ziemi, połączoną z siecią. Stanowi łączące ogniwo. 10, 11 i 12 czakra znajduje się o wiele dalej. 10 czakra, kiedy będzie w szeregu i ulegnie podłączeniu, będzie w naszym układzie słonecznym. Czakra 11 powędruje do waszego systemu galaktycznego, a 12 będzie umiejscowiona i zaczepiona w jakimś miejscu w tym wszechświecie. Będziecie otrzymywać informacje z ośrodków osobistych, gdyż są także ośrodki kolektywne. Na przykład wasze osobiste czakry są ośrodkami kolektywnymi. W miarę jak nauczycie się tłumaczyć doświadczenia z czakrami, odkryjecie, że życie nie jest już takie samo jak przedtem. Nie wszyscy ludzie na planecie przechodzą w tej chwili takie przemiany, ponieważ nie wszyscy zostaliście zaprogramowani, aby zareagować dokładnie w tym samym czasie. Każdy z was przybył tu z określonymi wytycznymi, planem mówiącym kiedy, gdzie i jak najlepiej działać. Wielu z was uczy się, jak stosować się do odkrycia waszej wyższej jaźni. Kiedy już nauczycie się, jak to zrobić, życie stanie się całkiem pozbawione wysiłku, ponieważ staniecie się nośnikami światła i będziecie się poruszać jedynie dzięki swojej woli działania. Różne istoty ludzkie będą poddawane tym zmianom w różnych terminach, ponieważ nic by to nie dało, gdyby wystąpiły one u wszystkich naraz. Spowodowałoby to chaos, tam gdzie potrzebny jest pewien porządek. Kiedy jednostki przechodzą zmiany i kiedy tłumaczą doświadczenie, mogą się zwrócić o pomoc do tych, którzy już przeszli przez te zmiany. Dla tych z was, którzy są początkujący, proces ten może być bardzo trudny. Jesteście drogowskazami. Kiedy już będziecie w stanie przejść przez zmiany, możecie torować i wskazywać drogę innym. Istnieją mapy dróg, mogące wskazać pewne zdarzenia, które mogą nastąpić, jeżeli zapragniecie włączyć się w sieci czasu. Im większe zaangażowanie w swój własny rozwój okażecie w każdej chwili, tym wcześniej zakończą się zmiany u ostatniej osoby. Był czas, kiedy gatunek ludzki zajmował wyższe częstotliwości w wymiarach. Posiadaliście też umiejętność poruszania się po rzeczywistościach i manipulowania materią. Wiele z tych zdolności zostało celowo zniszczonych przez istoty, które władają waszą rzeczywistością. Musicie zrozumieć, że każda rzeczywistość ma swoich strażników i że w różnych czasach istnieją różni zarządzający strażnicy.
używamy terminu strażnik w znaczeniu neutralnym. Wy używacie tego terminu wobec kogoś, kto pełni funkcje ochronne. Według nas strażnicy władają rzeczywistością i zapewne strzegą jej przed innymi, nie pozwalają innym przychodzić i zmieniać ich rzeczywistości. Strażnicy, jak ich określamy, nie muszą być dobroczyńcami, budującymi jednostkami. Jednostki, które strzegą waszej rzeczywistości, nie dopuściły jednostek, które mogłyby was uwolnić. Zapomnieliście tak wiele, ponieważ was przekształcono. I wiele z waszych wrodzonych zdolności zostało rozproszonych i odłączonych, aby nie mogły funkcjonować. Umysły w waszym społeczeństwie poddano kontroli. Wokół ziemi rozpostarto zasłony ochronne, abyście, gdybyście zechcieli podłączyć się do niektórych informacji, nie mieli narzędzi, podbudowy ani umiejętności potrzebnych, by pojąć coś z tych rzeczywistości. Obecnie cała planeta jest przenikana przez rozszerzające się rzeczywistości. Aby wkroczyć w inne rzeczywistości, najpierw będziecie musieli zbadać bardzo dokładnie waszą własną rzeczywistość. Nie ma czasu na 20 lat psychoanalizy. W ciągu kilku godzin musicie rozwinąć umiejętności i zdolności, które pozwolą wam na przebycie kilku dekad w waszej ewolucji emocjonalnej. Będziecie musieli wyruszyć drogą emocjonalną, ponieważ ciało ludzkie wyraża się poprzez emocje. Stanowi to wyjątkową cechę i dar waszego gatunku. Najpierw będziecie musieli otworzyć drogi emocjonalne do obszarów ukrytych przed wami w obecnym życiu. Kiedy uszeregują się w waszym umyśle dane, zaleje was fala wspomnień. Wspomnień o wydarzeniach, które w swoim czasie były dla was trudne, albo może takich, których nie umieliście z niczym powiązać. Niektórzy z was mogą przypomnieć sobie kontakt z istotami pozaziemskimi, jakiego wszyscy doświadczyliście, kiedy byliście dziećmi. Niektórzy z was mogą odkryć ekspresje seksualne, których nie rozumieliście wówczas, kiedy byliście w nie zaangażowani, niezależnie od tego, czy byliście biernym, czy też czynnym ich uczestnikiem. Podobne fakty są chowane głęboko przez ciało emocjonalne człowieka, ponieważ jest ono bardzo wrażliwe na osąd, a ciało umysłowe wydaje niezwykle surowe sądy. Ciało emocjonalne, połączone z ciałem duchowym, ukrywa się przed takim osądem. Wszyscy uważacie, że wiecie, kim jesteście. Wasze przekonania o tym, kim jesteście, opierają się na tym, co pamiętacie z dorastania w obecnym życiu. Chcemy wam przekazać, że posiadacie pewną liczbę równoległych, pełnoprawnych egzystencji, które mają inne wspomnienia niż wy. Zablokowaliście te wspomnienia albo nie koncentrowaliście się na związanych z nimi zdarzeniach, ponieważ wasze ciało emocjonalne ich nie zapisało. Wiele z tego, co odkryjecie, jest związane z waszą płciowością, ponieważ stanowi ona część was samych, część, której nie zrozumieliście i w którą musicie się zagłębić, aby pojąć jej cel. Na czym polega płciowość? Kto wyznaczył reguły dotyczące jej właściwego i niewłaściwego wyrażania? Czeka was także realizacja połączeń i energii, które krążyły bezustannie wokół wielu z was, kiedy byliście młodsi. Aby was nauczyć, zablokowaliście te zdarzenia, ponieważ nie udzielono wam wsparcia, abyście uwierzyli, że naprawdę miały one miejsce. Kiedy rozpoczniecie te wielowymiarowe badania, wyjdą na jaw wspomnienia, które dotychczas ukrywaliście przed sobą. Będziecie zaskoczeni, że mogliście całkowicie zapomnieć całe zdarzenia i duże fragmenty waszego życia, szczególnie zdarzenia, które miały miejsce zanim ukończyliście 12 lat. Będziecie zdumieni, kiedy zbadacie zdolność układu nerwowego do odcięcia strumienia danych, którego umysł nie może zapisać. Pomimo to, te zapisy tam są.
Możecie więc je odtworzyć. Teraz będziecie mogli zapisać wiele takich rzeczy, ponieważ nauczycie się, jak być neutralnym i nie osądzać tego, w czym uczestniczyliście. Kiedy będziecie badać swoje obecne ciało, tożsamość i życie, róbcie to szybko. Nie macie całych lat na ich studiowanie. W miarę jak informacja w waszym DNA będzie przekształcana i ponownie podłączana, poczujecie, jak wydarzenia z obecnego życia łączą się i rozwijają, i że łączy je nić celu z wieloma różnymi miejscami, w których żyliście, i wieloma różnymi tożsamościami, które zajmowaliście. Idealnie byłoby, gdybyście wstrzymywali się od osądzania. Będziecie wtedy w stanie usłyszeć historię o tym, co naprawdę się tutaj wydarzyło, której doświadczyliście z pierwszej ręki poprzez pamięć komórkową. Jedyną drogą, jaką możecie wznieść się na wyższą częstotliwość wibracji i określić przyszłość waszego życia na tej planecie, jest nie osądzać swojego udziału w tym procesie. To bardzo złożone i bardzo ważne. Wczujcie się. Wczujcie w to, co właśnie powiedzieliśmy. Ten proces wymaga obalenia istniejącego paradygmatu, stania się heretykiem rzeczywistości. Zaczniecie rozumieć, że prawowitą egzystencję po prostu przed wami ukryto. Jest niezbędne, abyście zaczęli sobie przypominać, kim jesteście. Nie jesteście sami. Nie mogliście być sami. Mimo że mówimy wam, że jesteście wzorowymi nosicielami waszych dusz, istnieją inne wymiary was samych, które zrozumiały już opowieść i wracają do waszego czasu, aby stworzyć ten wir energii, który wpłynie na wszystkie rzeczywistości. Nie możemy wystarczająco mocno podkreślić, jak ważne są obecne czasy i jaki niosą ze sobą potencjał i jaką radość na tak długo, jak chcecie się zmieniać. Jeżeli nie chcecie się zmieniać i nie zgodzicie się z niczego zrezygnować, będziecie musieli przejść przez te doświadczenia, które nie będą zbyt radosne. Każdy z was posiada pewne rzeczy, z których być może nie zechce zrezygnować. To może być kłopotliwe, ponieważ każdy z was ma taki swój obszar, którego będzie się trzymał i od którego nie odstąpi. A jednak wszyscy przybyliście, aby coś tutaj zdziałać, abyście robili postępy w waszych podróżach i tym, czego wasze dusze pragną doświadczać. To tak, jakbyście mieli tutaj jakieś niedokończone interesy. Dla wielu z was zasłonę zaciągnięto bardzo szczelnie, aby nie mogli uciec, mówiąc: co ja tu znowu robię, wynoszę się stąd. Ci z was, którzy rozumieją istnienie wyższych sfer, zakresów, przez długi czas czuli się na tej planecie bardzo samotni. Obecnie są tutaj miliony takich jak wy, tworzących olbrzymią grupę wspierającą. Zaczynacie się spotykać i odnajdywać się nawzajem. Zaczynacie też scalać swoją świadomość, łącząc ze sobą cienkie, jedwabne pasma świadomości. Ujrzyjcie, jak do najpiękniejszej kreacji dochodzi bez wielkiego wysiłku, ponieważ jest częścią planu i jesteście skłaniani do robienia pewnych rzeczy. Cała planeta jest pod kontrolą, której wyrazem jest uczenie i szkolenie was od momentu, kiedy przybyliście tutaj po raz pierwszy, że nie sprawujecie władzy nad waszą własną rzeczywistością. Nauczono was, że wszystko jest przypadkowe i że wszystko zależy od czegoś, na co nie macie wpływu. Ale to nieprawda. To wy macie władzę nad swoim DNA. Macie całkowitą kontrolę nad wszystkim. Dopóki nie odkryjecie tego i nie uwierzycie w to, będziecie poddani wszystkiemu, cokolwiek ktoś zechce z wami zrobić w tej strefie wolnej woli. W swojej niewinności
wystawiliście się na działanie, które pozwoliły, aby wasze DNA, wasza inteligencja i wiele innych rzeczy znalazły się pod kontrolą.